nareszcie. Myślałam, że widziałem ducha. Strasznie wysoko to jest strych. Wszędzie pajęczyny. Nikt nie chodził tu od lat. Zobacz, ile tutaj rzeczy. Jakieś stare ubrania. Jakie to ciężkie. Ja nie rozumiem. Jak można było w tym chodzić? Tu jest jakaś skrzynia. Może są w niej jakieś skarby. Pokaż, otwieram. Książki. Co my tu jeszcze mamy? Jakieś żelazka. Stare radio. Ciekawe, czy działa. Włączamy? Witamy Państwa serdecznie. Radio Historia daje Ci specjalną audycję. Dokładnie 94 lata temu Polska odzyskała niepodległość. Wróćmy więc pamięcią do tych szczególnych kart historii Rzeczypospolitej. I tragicznego upadku, prób odzyskania wolności i wreszcie wywalczenia niepodległości w 1918 roku. Zacznijmy zatem od początku. Kraj nasz w wyniku trzech rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię zniknął z Europy pod koniec XVIII wieku. To tyle słowem wstępu, a tymczasem zapraszamy Was do wysłuchania pierwszego utworu, który dzisiaj dla Was przygotowaliśmy, a będzie nim Jaskółka w wykonaniu Miłosza Wąsika. Czarny sztylet, wydarty z piersi wiatru. Nagła smutku kotwica, niewidzialnego jachtu. Katedra ją złowiła, sklepienia sieć wysoką. Jak śmierć kamienna była, jak wyrok na prostokąt. Jaskółka, błyskawica w kościele o umarłym. Dnie jak czarne nożyce, lęk, który ją ogarnia. Jaskółka siostra, żałoba fruwająca, ponad głowami ludzi, w których się troska błąka. Jaskółka stak podniebny, symbol nieuchwytna, zwabiona w chód katedry, przez droga i modlitwa. Nie przednie białej ciszy pod chmurą ołowianą, lotu swego nie zbliży nad łąki z
złotą plamą. Przeraża mnie ta chwila, która jej wolność skradła. Jaskółka, czarny brylant, rzucony tu przez diabła. Jedną z nich była walka zbrojna, która wiąda przez następujące powstania. Listopadowe, krakowskie oraz styczniowe. A teraz kolejną przerwę muzyczną, podczas której o wasze doznania słuchowe zadbają Ola Stelmach, Martyna Brzezińska, Konrad Bańburski, Miłosz Wąsik w towarzystwie znakomitego chóru, a wykonają oni piosenkę Zegarmistrz Światła Purpurowy w akompaniamencie Konrada Bańburskiego. Przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze.
kiedy przyjdzie także po mnie. Zegar mi światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie. To będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie i na przestrzał. Zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę. Polacy przeciwstawiali się zaborcom także w innych aspektach życia. Nie poddawali się wszechogarniającej, narzuconej w zaborze rosyjskim rusyfikacji, a w zaborze pruskim germanizacji. W 1901 roku we wrześniu wybuchł strajk polskich dzieci, które nie chciały się uczyć katechizmu w języku niemieckim. Nie wyłączajcie jeszcze swoich radioodbiorników, gdyż mamy dla was teraz prawdziwy rarytas, czyli utwór Marka Grechuty pod tytułem Świecie Nasz w wykonaniu Aleksandry Sternbach, w towarzystwie Dominika Pachuńskiego wraz z Konradem Bańburskim i naszym niezastąpionym chórem. Pytać zawsze, jak zagubić
1914 przyniósł światu wybuch I wojny światowej. Pierwszy raz od dziesięcioleci nasi zaborcy Rosja, Prusy i Austria stanęły po przeciwnych stronach frontu. Polacy walczyli u boku armii państw zaborczych, co oznacza, że po dwóch stronach okopa strzelali do siebie rodacy. Zanim przejdziemy do kolejnej części naszej dzisiejszej audycji, zapraszamy was do wysłuchania patriotycznego wiersza Hanny Bodzińskiej, Modlitwa za Polskę. Agata i Magda, życzymy powodzenia. Wstań, Polsko moja, uderz w czyn. Idź znów przebojem w bój szalony. Już płonie ląd podziemnych min. Krwawą godzinę biły dzwony. Zerwane pęta, uderz w czyn. Wstań, Polsko moja, wstrząśnij proch. Żałosne marzeń uciszy łkania. Za tobą świty zmartwychwstania. Z anielskich skrzydeł wstrząśnij proch. Wstań, Polsko moja, w blaskach złóż. Nowe się blaski krwawią tobie. Olżej ci będzie w gromach burz, niżli w zawiędłych wspomnień grobie. Wstań, Polsko moja, w blaskach złóż. Jak widzicie, mam w naszej szkole wiele nieoszywanych diamentów. Przykładem jednego z nich jest Miłosz Wąsik, który wykona specjalnie dla was utwór swojego autorstwa, Memento Mori. A o podkład muzyczny zadba Konrad Bańburski. Z martwych ust oni nigdy już nie staną w progu domu. Nikt nie widzi cierpienia tych duch. Nie patrz na te kłódki od swej bramy. Przeskoczycie, by wolny.
11 listopada 1918 roku kapitulują Niemcy. Jest to koniec I wojny światowej i początek istnienia nowych państw na mapie Europy. Niepodległość ogłaszają Polacy, ale jest dopiero początek kształtowania się granic ustroju II Rzeczypospolitej. Polskość przetrwała 123 lata niewoli. Tym razem, zanim ogłosimy wasze bębelki uszne kolejnym utworem, zapraszamy was do wysłuchania krótkiego skrawka artykułu, który ukazał się na łamach Gazety Płockiej 11 listopada 1918 roku. Chodzą wieści, że Niemcy wkrótce już wyjdą. Na ulicach ruch. Wszyscy za chwilę biegają przed dom, rozglądają się i oczekują czegoś. Żołnierze niemieccy wzbudzają zdziwienie swoją wesołością i radosnym zachwytem. Nic stojącymi z upokarzającymi warunkami pokoju. Chodzą po ulicach niedbale, a oficerowie salutują. Mówią, że oficerowie zostali zdegradowani. Wszyscy opanowani są przekonaniem, że już nadszedł czas i że dziś zaraz trzeba Niemcom udawać stanowiska. W południe udała się komisja do naczelnika powiatu, pana Knoblaucha, z żądaniem oddania powiatu. Pan Knoblauch na razie oddał tylko wydział prowizacji, gdyż mówił, że nie jest gotów, że nie ma jeszcze rozkazu z Warszawy. Podczas tych pertrakcji przyszła delegacja od niemieckiej rady żołnierskiej, która chciała się porozumieć z naszym społeczeństwem. Objawili oni, że zgodzą się na oddanie broni, żadnych trudności nam robić nie będą. Dowiedziawszy się o tym, pan Knoblauch przestał się opierać. Jednocześnie odbywało się obejmowanie więzienia przez władze sądowe z prokuratorem Majzerem na czele. Zostali wypuszczeni więźniowie polityczni, paskarze, a nad kryminalistami zaś wzmocniono straż przez milicję. Do objęcia poczty namówił Olesia sam naczelnik, poznańczyk, ostrzegając, że Niemcy chcą pieniądze i przekazy. Po najściślejszym obliczeniu okazało się, że major Wimmer ma pod swoją komendą około 30 legionistów, mających razem tylko 2 karabiny. Naczelnik milicji, zaś pan Bauer, rozporządza na cały płot dla swoich ludzi tylko 4 rewolwerami. Młodzież szkolna, ochotnicy i różni ludzie, z gołymi rękoma lub uzbroiwszy się czym kto mógł, stare szabliska, rewolwery, stare klokety, dubeltówki, otoczyli odwach. Niemcy odmaszerowali, zostawiając broń. Na odwach wkroczyli połowiacy, członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej. A w następujący sposób przyjazd do Warszawy wspominała córka Józefa Piłsudskiego, Aleksandra Piłsudska. Byli znajomi i podkomendni zaczęli się tłoczyć w mieszkaniu na Moniuszki, któremu doraźnie znaleziono, chcąc go przywitać i oddać się do jego dyspozycji. Nareszcie po południu udało mu się wyrwać z Warszawy i przyjechać do nas, na Pragę. Wiadomość, że przyjedzie do mnie, rozeszła się lotem ptaka. Wobec tego, że była to niedziela, robotnicy wylegli z domów i pełni radości czekali na ulicach, którymi musiał przejeżdżać. Przed domem, w którym mieszkałam, zebrał się tłum. Kiedy nadjechał, entuzjazm był niesamowity. Ja na spotkanie z pokoju swego nie wyszłam, tylko czekałam w mieszkaniu. Nie lubiłam nigdy okazywać swoich uczuć wobec innych. Wiesz, to była naprawdę ciekawa audycja. A to wszystko, co jest na tym starym strychu, ubrania, meble, książki, to część naszej historii. Nie możemy zapomnieć o tych, którzy odeszli, a swoją postawą i bohaterskimi czynami walczyli nam wolność. A na zakończenie przygotowaliśmy dla was Wolność Marka Grechuty w wykonaniu Oli Stelwach w towarzystwie chóru i Dominika Pachońskiego na klawisza oraz Konrada Brańburskiego na gitarze. Jak płynie sobie aż po nieba krew.
Dziękujemy serdecznie za wysłuchanie naszej audycji. Mam nadzieję, że nie zawiedliśmy waszych oczekiwań. A żegna się z wami Adrian Domański.